I kolejny beztroski poranek. Budzi nas bryza morza. Dzieci już wstały. Zaraz idziemy na plażę. Dojechali w nocy do nas Polacy spod Krakowa. Patrzcie, góra z górą się nie spotka, a Polak z Polakiem zawsze. Mówią, że mają znajomych, którzy tylko na dziko kamperują. To w sumie tak jak my. Też my troszkę tak pół na pół, a nasi znajomi po parkingach sobie stają. Nie, ale nie lej wody do tego sumku, no. Więc mają podobną sytuację. Arbuza? Powiem wam, że kupiliśmy malutkiego arbuzeczka. Takiego najmniejszego, jaki tylko tutaj był. Ten arbuzik kosztował 3 euro. Ale słodycz. Oj, pochwalimy się. Mamy daszek. Wreszcie daszek, który się rozkłada w 10 minut. Nawet nie. Kupiliśmy go przed Albanią teraz, bo po bojach z naszym rozkładaniem naszego przedsionka stwierdziliśmy, że to trochę długo schodzi. Także mamy daszek. No, w przedsionku tak. No, ale teraz mamy chłodek i wietrzyk. I piękne widoki. My jedziemy dalej. Niedaleko, bo niedaleko, ale chcemy zobaczyć, co oferują tutejsze kempingi. Witają nas palmy oraz polska flaga. Przejechaliśmy z tamtego kempingu tutaj na taki parking. Teoretycznie kemping, ale bardziej parking. Ma jeden kontakt, można sobie pociągnąć przeduszkę. Łazienki są takie plażowe, bo tu jest ogólnie, to jest jakby parking baru. Idziemy zobaczyć plażę. Tutaj mamy bar, za barem są łazienki. Pełno palm. Więc czujemy się jak na jakimś kurorcie wakacyjnym. No i tak wygląda plaża. Pół piaszczysta, pół kamienista. Tu jest pełno restauracji, leżaczków do wynajęcia. Strasznie wieje. Za parking zapłaciliśmy 12 euro. Teoretycznie to jest kemping. A w praktyce bardziej parking. Będziemy tu testować naszego nowego grilla, zakupionego w Biedronce. Da-dam! Patrzcie, jaka funkcjonóweczka. Uwaga! Tutaj się zaczepia, tu i tu. I będzie sobie... O, i tu jeszcze są takie pokrętełeczka. Zapytałam się tu właściciela, czy możemy sobie napalić grilla i mówi do mnie, że tak, ale tylko małego. No to ten jest chyba mały, nie?
takich bieżących rzeczy, to tak, ketchup kosztuje tutaj 180 lajków. Piwo owocowe 280 lajków. Takie kiełbaski 250. Taki boczek 250. I jak chcecie magnes kupić na pamiątkę, to zapłacicie też 250. Poranku. Oprócz tego, że ładnie to wygląda w dzień, do spania tak średnio się nadaje. Znajduje się to około głównej jakiejś trasy. Tu jeździ masa samochodów w nocy, więc jest bardzo głośno. A poza tym jest tu bar. No i jest bardzo dużo pijanych osób w nocy, takich młodych. Nam dzisiaj jeden pan z piwem zajrzał do przyczepy. Nie wiem, czy chciał się przywitać, czy raczej chciał sobie coś pożyczyć. Jak zobaczył, że nie śpimy, to poszedł. I powiedział dzień dobry, ani nic. Więc raczej o to drugie chodziło. O, już Zuzia zorientowała się, że mama znikła z pola widzenia. A kuku, jestem! Już? Zobaczcie, już jej przeszło. Dobra, wziąłem kamerę, tam już Dominika prowadzi z Zuzą. Jest Szymek. Nie wiem, czy mnie cokolwiek słychać, bo jest w obudowie pododpornej. Chodź do mamy, Szymuś. Woda w miarę czysta. Kawek. O, jakaś ryba! Ryby pływały, synku. Dawaj, dawaj. Pomóż ci? Daj rękę. Fale cię zabierają. Dawaj rękę. Płyniemy do mamy i będziemy kręcić film. Dość mocno zachmurzone. W nocy padał deszcz. Zobaczymy, czym się to zakończy. Na razie jest godzina chyba około 10, więc jest ok. Zuziu! Nasza Zuzanka tutaj się pluska. W pontoniku. Szymuś w kółeczku. Aha! Plaża półkamienista, półpiaszczysta. To samo brzeg w wodzie. Jest trochę takich wysep z kamieniami i pomiędzy piasek. Tatuś już płynie. Gorąco jak to w Albanii, 36 stopni. Dość dużo komarów, pewnie przez tą zieleń, która tu jest dookoła. Dlatego jeśli tu przyjeżdżacie, bierzcie elektryki, jakieś lampki na komary, psikacze, no niewiele się zdają, nawet te, na których jest napisane na komary tropikalne. To się niewiele zdaje. Jakieś opaski na ręce i tak dalej też nie. Widok piękny.
to trzeba przyznać, że Albania jest naprawdę pięknym krajem.